dla niektórych, na przykład dla ruchaczy, jest dobra wiadomość. Ceny w paszczu i w rowu spadły. No, konkurencja. Niższej jakości. Władimir Żeleński od kilku dni ponawia apel do Zachodu o zamknięcie strefy powietrznej nad Ukrainą lub dostarczenie myśliwców do jej obrony. Na to o wiele bliżej do drugiej opcji. Potrzebne są MiG-29, które znają ukraińscy piloci. Takie na wyposażeniu ma m.in. nasze wojsko. MSZ poinformowało, że Polska jest gotowa odstąpić swoje samoloty pod pewnym warunkiem. Ukraina jest w pilnej potrzebie. Rosjanie bombardują miasta i wsie. Atakują również korytarze humanitarne, na których stworzenie się zgodzi. Nowe oświadczenie polskiego MSZ może przyspieszyć dostawę Ukraińcom polskich myśliwców MiG-29 za pośrednictwem Amerykanów. Władze Rzeczpospolitej Polskiej po konsultacjach prezydenta i rządu RP gotowe są niezwłocznie, nieodpłatnie przemieścić wszystkie, powtarzam, nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać jej do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, podało MSZ. A teraz uważajcie. Kurwa. Jak ja to przeczytałem, to się za włosy, za te krótkie włosy złapałem, na klacie też. Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn, przekazuje polska dyplomacja. No i co wy na to? My dajemy, nie zamieniamy, tylko kupujemy. Kurwa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpatrzy 9 marca możliwość przyznania Ukrainie wsparcia w wysokości 1,4 miliarda dolarów. A ile MFW Polsce zapłaci za te półtora, jak na razie, za te półtora miliona przybyszy? Dobry układ. Tak jak mówiłem, ryt szkocki z rytem francuskim. Widzicie, jakie wsparcie? Jest godzina 20. Za 4 godziny według generała z Nadarzyna, bo generał z Nadarzyna już powiedział, że wojna się nie rozpocznie dzień przed rozpoczęciem wojny. I teraz generał codziennie tym takim wskaźnikiem na mapie pokazuje, analizuje. No mi świata się zna, o jaką się zna. Lepiej niż Kononowicz. I pokazuje generał tu wszystko. Generał 7 marca powiedział, że za 2-3 dni, a już minęło, a dzisiaj jest trzeci, ostatni, do godziny 00 liczymy, wojna się rozstrzygnie. Być może, nie twierdzę, ale stawiam wacka, że generał się myli. Czyli znowu prawdopodobnie klops i dalej będzie, Jezu, temu pospólstwu tłumacza pospólstwo. Ło, to jest ło! To jest właśnie ło! Ludziom zabierają domy plus. Mieli dostać, już nie dostaną. Łączą polskie dzieci do szkół. Te, które lepiej mówią po polsku, troszkę tego, to będą się z polskimi dziećmi uczyć. Zaraz. Przecież to jest naleciało się akcent. Ludzie, co to w ogóle jest? Osobne sale, jeżeli już, a nie z dziećmi naszymi. Co to jest? Nie przypomina wam to, co siala dzieci za mężczyznę? Tyle jest różnych rządowych budynków, tysiące urzędów, dziesiątki tysięcy. Tam nie można rozlokować uchodźców? Zamiast kluby sportowe likwidować, zawieszać ich działalność i lokować tam przybysze, to można na przykład w Muzeum Żydów Polskich, tak. W parafiach różnych. Ja bym, gdybym był klechą, to bym powiedział, proszę bardzo, tutaj tego robimy. A nasze klechy tylko... I Franciszek też, niech weźmie do Watykanu trochę. To jest bardzo duży budynek. Tak jest za LGBT, za tymi przyproszonymi, tak jest... A tutaj jakoś... I za uchodźcami, a jakoś tak... Po owocach go nie poznaje. Tylko my praktycznie przyjmujemy... Niektórzy przyjmują po kilka tysięcy, po kilkuset i mówią, że już nie mogą tego. A nasi w ogóle nie protestują. Znaczy nasi, no tak zwany nasz rząd, nie protestuje. Przecież ja bym od razu powiedział ta... Kasa! Kasa! Raz, dwa. Każdy kraj europejski
zgodnie z powierzchnią, ma przyjąć proporcjonalnie tylu i tylu uchodźców. A ci nic. Przyjmujemy nawet 100 milionów. Kurwa. Unia Europejska nakłada sankcje, a ci... Od razu być tak. Powinien powiedzieć tak. Jak nie był premierem, powiedział tak. Wyszedłbym na ten konfesjonal, powiedział tak. WON! I podstawił 500 tysięcy od razu uchodźców. Nie, milion. Na granicę. Na dwie granice. Na granicę niemiecką i na granicę białoruską. No w zasadzie Czechom też się należy. I tam. Nie przepuszczą? Będą strzelać? Jakby to wyglądało? A matkami będą walić? Jakby to wyglądało? A ci nic! Tylko Polaków! Traktują jak podludzi. Wsadzają nas do więzień za to, że ktoś poszedł do sądu jako oskarżyciel, oczywiście na służby. No to już jest złym człowiekiem, bo przez służby nie popełniają błędów. Ło. No i sędzia mówi, że on wyłączył kamerę, on nie wyłączył. 10 dni aresztu. No wam powiem, jak się ten człowiek nazywa. Pan Szczepan Krzywicki. Żona przyszła na widzenie. Dzisiaj. Bo to już parę dni minęło. O, nie wpuszczamy. Nie wpuścimy pani bez maseczki. A ona mówiła, to mam rehabnojkę. Zabrali jej, to poszli tam do jakiegoś haziaja. Nie! Wyobraźcie sobie? Wyobrażacie sobie, jak jest bezprawie? 1,5 miliona przybyszy bez maseczek. Jesteśmy pod ludźmi. I to tej drugiej kategorii, nie tej pierwszej. Bo pod ludźmi dla przybyszy to będą narkomany, menele, mordercy, gwałciciele, pedofile. A my Polacy będziemy pod ludźmi drugiej kategorii. Dla naszego tak zwanego rządu i tak zwanych służb. Nie będziemy, jesteśmy. W ogóle ta sytuacja w takim sądzie to wam nie przypomina coś z lat, po drugiej połowy lat 40. Za to, że ktoś na przykład powie, nie wiem, spojrzał na z przymrużonym okiem na portret Stalina i do puszki. A jak ja mam tajną rozmowę telefoniczną, to przecież wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. To jak to jest? Oni mogą, a my nie. No bo jesteśmy pod ludźmi. Zaczynają już sobie pozwalać. Tam coś, nie będę mówił kto co, ale no moi znajomi. Załatwić to proszę natychmiast! Ja powiedziałem, pani, powiedzmy Haniu, pani Haniu, chciałbym powiedzieć tak, pierdol się, śmieciu. Sprawa byłaby załatwiona. Coś tam na betoniarni, jakiś tam brat z tryzubem, jakiś tam półkierowniczek, coś i tam mówi mu człowiek, który przyjechał betoniarką, że coś tam, to nie umie, że to się nie tego, to on do niego, to wypierdala. A teraz przeczytam wam mądrego pana ministra zdrowia. Każdy obywatel Ukrainy, który w obawie o swoje zdrowie i życie przybędzie do Polski, może liczyć na dostęp do opieki medycznej. Pomożemy również rannym, którym nie będzie mogła pomóc strona ukraińska. W tych trudnych chwilach Polska będzie stała przy Ukrainie i obywatela. Dzisiejsza decyzja Sejmu to dostęp obywateli Ukrainy uciekających przed agresją Rosji do publicznej ochrony zdrowia w Polsce oraz gwarancja refundacji leków. To również uproszczenie dostępu do pracy dla ukraińskich lekarzy i pielęgniarek. Tak, nasze pielęgniarki, które nie chcą się zaszczepić, nie nasi lekarze, którzy nie chcą się zaszczepić, bo wiedzą, co to, czym to może grozić. Jeśli się nawet nie umrze, są zwalniani w miejsce, będą przyjmowani przybyszy. Rozwiązali sprawę. Myślę, że dużo z tych przybyszy, tych lekarzy, z braci to na pewno jest dobrze wyspecjalizowanych w chirurgii. Wielonarządowej. Micha Ryżu i
jakby był dobrym mężem, to by jakimiś kanałami załatwił trochę benzyny z Wenezueli. Wiecie, ile tam kosztuje litr? Za przeciętną pensję tam w Wenezueli, wynoszącą około 26 euro, można teoretycznie kupić 14 miliardów litrów. To nie jest pomyłka. Wy wierzycie w to, że ta spuścizna tak zwana, wiecie po czym, oni nie mieli rezerw paliwa? Zobaczcie, jaka cena tak nagle. Na niektórych stacjach na przykład trzy razy, gdzie w ciągu dnia trzy razy cena się podniosła, nie było ani jednego tankowania, dodatkowego tankowania. Spekulanci. Spekulanci. No i śmiało mogę powiedzieć, na równi z carem Putinem. Różnią się od cara tylko tym, że nie mają atomu. I bardzo dobrze, bo gdyby go mieli, to jeszcze by go odpalili, kurwa, tutaj na naszym terenie. Może i niechcąco. Ale nie daj Chryste, Panie Boże, takim dać atom do ręki. A teraz zobaczcie jeszcze ciekawą rzecz. Oni tu chcą budować elektrownie atomowe w Polsce. Zobaczcie, jaki jest problem z elektrowniami atomowymi na Ukrainę teraz. Przecież tam wystarczy jeden odkryć sarkofag i jest Europa ten. A co myślisz, że tak Putin coś tak... Pisałem książ o tych elektrowniach atomowych dosyć sporo. Jaki to jest syf. To już nie chodzi nawet o to, co potem robi z tym syfem. No co potem robić? Do krajów trzeciego świata się wywozi. No na przykład z pierwszej ręki mam, coś robi w Rosji. Tego nigdy i nigdzie się nie dowiecie. Nigdy i nigdzie. Tam zrzuca się samolotów na Syberię. Po prostu.